Cześć wszystkim. Dzisiaj zaczynamy nową serię z gry The Last Case of Benedict Fox. Polskiej produkcji od firmy Plot Twist, która przeszła trochę bez echa z jakiegoś powodu, a podobno jest całkiem ciekawą propozycją do rozegrania. Więc dzisiaj spróbujemy się o tym przekonać. Zapraszam do serii. Tak na marginesie jeszcze dodam, zanim uruchomimy grę, że tytuł ten jest dostępny w Xbox Game Pass. Jeśli nie macie ochoty inwestować za dużo w ten tytuł, to zawsze możecie wesprzeć twórców, po prostu grając w niego za pomocą subskrypcji. Chcę grać z domyślnymi ustawieniami. Chcę zmodyfikować... Nie no, jedziemy. Standardowo. Nie jestem jakimś potężnym grajkiem, ale zobaczymy. Jest to dzieło fikcji literackiej. Oj, no dobra, ale to chyba jasne. Uwaga, gra porusza delikatne tematy, które niektórzy mogą uznać za trudne w odbiorze. Wciśnij X, aby dowiedzieć się więcej. Spoiler alert. Nie, nie chcemy dowiedzieć się więcej. Spoilerom mówimy nie. After the end of the Great War, it came to light that atrocities were being committed, not only on the battlefields, but also beyond them, in secret workrooms of the First Circle. To try and stop the vile endeavor, Ordo Iredei came to being. Its purpose was to restrict unauthorized research, experimentation, and exploration. Of the void. Not all, however, are willing to be controlled. No, napisy mogłyby się ciutkę lepiej wyświetlać, nie? Ale tak jest dobrze. This is what I've been looking for. He who seeks does not err. No skubanie, co, ale skoczył. No i mamy chyba przyjaciela w głowie. Dobra, naciśnij RB, aby zablokować cios. Dobra, cyk. X-em atakujemy. Podczas trzymania LB naciśnij X, aby oddać strzał. A to jest strzał jakiś mocy. No dobra. Tym blokujemy, tym strzelamy, tym atakujemy. Unik robimy normalnie gałką. Ciśnij A, aby podskoczyć. Aha. Dobrze. No z tym unikiem to na gałce to będę miał problem. Dobrze. I jedną rzecz sobie zmienię. Dobra, fantastycznie. Trochę zmieniłem sobie ustawienia pada. Może będzie lepiej. Gdy brakuje ci zdrowia, wybierz cudowną wodę i przytrzymaj
krzyżak w górę, aby uleczyć się. Wskaźnik jest widoczny, naciśnij A ponownie, by wykonać podwójny skok. No to już wiemy. O, nie doskoczyłem. Samouczek jest dość króciutki. Graficznie wygląda fajnie ta gra, mi się podoba taki art style. Wola Boga, jak się długo wczytuje. Hello, anyone here? Oho. Only anguish fills this residence, Benedict. You're saying there's no one here? Huh? O, idź, gramofon, płyta szelakowa. Zespół Plot Twist. Jeszcze miesiąc temu nikt o nich nie słyszał. Niedługo będzie tylko niewielu, którzy nie słyszeli. Taka chyba autorzeczenie dla siebie, gramofon. Wybierz płytę. Na razie wyjdziemy. Może trzeba będzie coś tutaj zrobić później. Fotografia. The embers of love are buried beneath the ash. To musi być nowa żona mojego ojca. Jest piękna, z pewnym smutkiem w jej oczach. Dokładnie tak zawsze wyobrażałem sobie swoją matkę. Jadalnia. Kuchnia. Nie, dobra, to zwiedźmy najpierw tą drugą stronę od schodów. No. Radio. Nastroiliśmy radio chyba. Podarta kartka. Like the ancient writing of the old ones. This could be a fragment of what I'm seeking. The forgotten ritual. We're close. Don't let your fright hold you back now. Since I found the first piece, there must be more. Umysł formuje się poprzez konsumpcję słowa. Trzeba być ostrożnym, by przypadkiem go nie zdeformować. Każda litera odciska piętno na zdrowym rozsądku czytającego. Niewytrenowany rozum może tego nawet nie zauważyć. Być może metodą odwróconej inżynierii będę w stanie odczynić rytuał i uwolnić się od towarzystwa. Towarzysza, przepraszam. Szuflada.
Oho, szyfr. Dobra, na razie wyjdziemy. Porcel. Jest klucz. Niektóre przedmioty mogą mieć dodatkową możliwość inspekcji. Obróć przedmiot przy pomocy L, aby przyjrzeć im się bliżej. Skórzany portfel mojego ojca. Pachnie ojcowsko. Co dziwne, w przypadku... Nie, co dziwne, w środku jest wizytówka inkwizytora. To nie jest dobry znak. No chcę... A, dobra. Są jakieś znaki. No jest klucz. O, właśnie. Podczas wnikliwej inspekcji przytrzymaj X, aby wykonać czynność. Klucz z symbolem. Piękny klucz, dobrze zrobiony, solidny, z symbolem, którego ani nie znam, ani nie rozumiem. Kolejna zagadka do rozwiązania. I mamy dużo zagadek. Nie ma więcej ciekawostek. Pieniądze są. Dobra, weźmy portfel cały. Zawsze może wrócić do ekwipunku, spadać przedmiot. Dobra. Drzwi. Interakcja. Zakładam, że jednak nie mogę nic z tym zrobić. I tu chyba jest potrzebny klucz z takim wzorem. Dobra, powrót. Da się tak otworzyć? Zamknięty. To jest szyfr, ale kombinacji jest za dużo, żeby tak strzelać. Spróbujmy na górę. Tak w ogóle, tu się wyświetliło, że aktualizacja mapy. Tu jest mapa. Jest mapa. Mamy niewiadome jakieś. Śledztwa poszlaki. Pianino. O, panie. O, odpowiednią gamę i nutę. Teoretycznie można by metodą prób i błędów zrobić to, nie? Chociaż nie wiem, czy to w tej chwili ma jakieś znaczenie. O, jest też na pianinie wzór. Runa w sensie. Jakaś tam nad zeszytem z nutami. Sypialnia. Nic nie ma. Łazienka. Dobra, idziemy na górę. Śpioszki? That's strange. There was no mention of a child in their files. Do I have a sibling?
dokumentach, które ukradłem, jest pewna rozbieżność. Nic nie wspominali o dziecku. A może sprzeciwili się Orlo i Radei i mieli je nielegalnie? Powiem szczerze, gra mało. Podpowiada. Co robić? O, krew. I got a bad feeling about this. I'm supposed to be the one with bad feelings. Pull yourself together, Benedict. Klucz z symbolem użyty, czyli tu mogliśmy wejść faktycznie. To był ten klucz z portfela. So, I lost my father before I had a chance to know him. I can sense your despair, Benedict. The cadaver you call your father, his sorrow and dread have not yet dwindled. The shade is so dense and the madness so fierce that I can barely hold on. No sign of a struggle anywhere around him. Defended himself desperately. But from whom? The trail of blood leads to this lock. Not all is lost yet. I can guide you through his memories, Benedict. Oh. O panie, wciągło go. Nowy obszar. Nowa kotwica odblokowana. Dobrze, ale to co znajdziemy we wspomnieniach zmarłego ojca, to już zobaczymy w kolejnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, cześć!